Dzień dobry, cześć wszystkim. 8 marca i tak dzisiaj taki popołudniowy wypad do lasu. Przyprószył u mnie świeży śnieg tej nocy. Nie ukrywam, że lubię chodzić po takim świeżo przyprószonym śniegu, ale dzisiaj wyjątkowo się chodzi słabo. Ciekawe, czy uda się zaobserwować jakieś świeże tropy. No, ten śnieg padał prawdopodobnie całą noc, a więc no, jest to mało prawdopodobne. Ale kto wie, może coś się uda zaobserwować. No i co, no, mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajny spacer, że to będzie obfity spacer. Pogoda piękna, choć już powoli się chmura, a więc no, znowu u mnie... pogoda zapowiada, że ma padać jeszcze właśnie jutro, później już ma być słonecznie. A więc mam nadzieję, że to jest prawda i że już za niedługo ta pogoda wiosenna w końcu u mnie nastanie, bo naprawdę ostatnio to tak wygląda zimowo. Chociaż były dni słoneczne, ale no, w zimie, gdy jest u mnie słońce, to znaczy, że mrozy są niesamowite. Dzisiaj takiego mrozu nie ma. No ale jest już po 15, a więc już no, bliżej wieczoru niż bliżej popołudnia. A więc no, no mam nadzieję, że jakoś nie zmarznę, dobrze się ubrałem, a więc no ciekawe, czy coś się uda ciekawego zobaczyć. Jeżeli coś się uda ciekawego zobaczyć, na pewno dam wam znać. Postaram się nagrać, jeżeli coś ciekawego będzie. Może uda się jakiegoś zwiewaka zobaczyć. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i słuchajcie, są przysypane trochę tropy. Ale to są tropy prawdopodobnie jakiejś sarenki. No, prawdopodobnie tak. Tutaj sobie szła sarenka. No słuchajcie, ze wszystkich zwierząt, które chodzą u mnie po lasach, to chyba najwięcej jest saren. I to chyba na pewno. Kolejne tutaj tropy złapałem wyżej. A tutaj ona sobie właśnie szła gdzieś tutaj właśnie w tym kierunku, co ja idę. No to dobrze, no. Ważne, że są jakieś tropy. Tutaj jakieś tropy ludzi, możliwe, że moje. Bo ja tutaj parę dni temu też w tych rejonach byłem, ale tych śladów nie widziałem, także fajne ślady, no trochę przysypane, ale ważne, że są. Słuchajcie, są ślady jelenia, nawet nie są one jakieś takie bardzo zasypane, a więc to mnie naprawdę bardzo cieszy. Bardzo ładne ślady jelenia, właśnie idę sobie już trochę idę, ale w końcu jakieś ślady, a jak u mnie ze zrzutami, no ze zrzutami u mnie jak na razie bardzo cienko. Praktycznie w ogóle, no, bo to jest prawda, w ogóle ich nie ma. Jak na razie. A tutaj nie wiem kto wszedł. Może znowu jakiś zieleń. No ze zrzutami u mnie sytuacja wygląda tak, że gdzie obtarte drzewa widziałem tylko tyle razy, ile wróciłem na kanał, czyli dwa. Poza tym cieniutko. A tutaj jeleń czy łania? Bo chyba nie sarna. O, ładne ślady. Ładne ślady, nawet nie przysypane. Wszedł tutaj jeleń. Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Wszedł tam w górę. No, jak na razie u mnie się to jeszcze nie rozpoczęło. Nie rozpoczęły się u mnie jeszcze te poszukiwania. Chociaż już chodzę sobie tak... Jak na razie obserwować, ale już gdzieś jest ten 8 mawet i przydałoby się już coś ciekawego podnieść. A tak to wygląda na razie, że... No, że nie potrafię jak na razie nic ciekawego podnieść, czyli no... No jeszcze się to u mnie nie rozpoczęło, aczkolwiek no już gdzieś, no, za, no nie cały miesiąc już. Pamiętam w tamtym roku, gdy zacząłem pierwszy raz chodzić, to no to koniec marca. I były te drzewka wytarte przez jelenie, ale w tym roku myślałem, że już tutaj coś od lutego się zacznie, tak już grubiej,
ale u mnie mało jest tych starszych byków. Praktycznie ich nie ma w ogóle. Nie będę owijał w bawełnę, no są u mnie te młodsze byki, no już z jeleniami jest to coraz gorzej, ale no ślady są, aczkolwiek no tak jak teraz, tu widzę jedne i tam były drugie, nie wiem czy to te same, ale nie wydaje mi się, tamte te by trochę większe były, no ale tak to jak na razie u mnie wygląda, no. Nie ma jak na razie żadnych zrzutów, aczkolwiek widziałem, że już gdzieś niektórzy podnosili dziesiątaki, chyba gdzieś ósmaki. No u mnie takie jelenie jak najbardziej są, ale jeszcze nie zrzuciły. No ale pod koniec miesiąca, no już w tym miesiącu, no chciałbym tą tykę podnieść. A tutaj znowu jakieś ślady jelenia, ale tutaj już starsze ślady. No może się uda, no kto wie. Idę teraz na taką polankę, bo może tam coś ciekawego będzie, może tam coś ciekawego uda się zaobserwować, bo widzę, że te ślady właśnie od tej polanki prowadzą. Jakiś jeleń, no taki jeleń, może nie jakiś, nie wiadomo jaki wielki, ale taki młody jelonek sobie tutaj wszedł. O, zobaczcie tutaj ile na tej łące jest śladów saren. Ale tutaj sobie narobiły ścieżki. Mi tutaj ciężko jest wyjść. Trochę się zapaduje pod śnieg. O kurde! No mam ciężko. Ale tutaj ślady nie takie wcale. Nie takie wcale jakieś stare. Tylko trochę wysypane. Ojej. Muszę uważać, bo żebym tutaj nie wpadł do śniegu, chociaż już parę razy wpadłem, a więc tutaj fajnie, że coś ciekawego jest, że są te ślady. Były też ślady jeleni, a więc nie tutaj odchody sarenek. O kurde, ciężko jest chodzić po takim śniegu jednak, powiem, pomimo wszystko, ale fajnie, że coś ciekawego jest, to mnie cieszy. No a tutaj jest jeleń, a i to też nie są wcale jakieś bardzo stare ślady. One są dość świeże, patrząc na to, że tej nocy u mnie bardzo mocno padało. Napadało naprawdę bardzo dużo śniegu. No i tutaj właśnie wszedłem, bo tutaj też są tropy ziele i jakiegoś zielenia. I to jakiegoś naprawdę dużego jelenia. Fajnie, że są jakieś ciekawe tropy. Tak, wysłuchajcie, podsumowując dzisiejszy spacer po lesie, sporo tropów saren, tropy jeleni. Jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie te jelenie, że te jelenie chodzą. No bo dawno takich świeżych bardzo śladów tutaj w tych rejonach nie widziałem. Poza tym fajny spacer, piękna pogoda. Nie spodziewałem się, że dzisiaj tak będzie, bo miało padać, a ostatecznie padało trochę z rana, ale później już bardzo pięknie się rozpogodziło. Także trzymajcie się, życzę wam powodzenia w terenie i cześć.